To jeszcze nie jest prawdziwy wyjazd, jest parę dni przed wyjazdem. Jadę z Krakowa pod Częstochowę po jedzenie dla dzieci, to zejdzie nam tu cały dzień, myślę. I to jest to, czego często nie widać, czego często po prostu nie pokazuje, ale taka robota wolontariusza to jest cała masa takich właśnie dodatkowych questów. Tu pojechać, tam załatwić, tu odebrać, tu kupić. Nie narzekam. Ja w tej chwili, wiecie Państwo, żyję w takim cyklu. Cyklu wyjazdowym, bo sam wyjazd jest raz na 2 miesiące, ale po powrocie mam w zasadzie tydzień dekompresji, który też nie jest tygodniem zupełnego luzu, bo już zaczynamy zbierać, pojawiają się jakieś aukcje, pojawia się konieczność często odwiezienia samochodu do mechanika i ogólnie doprowadzenia go do stanu użytku po takiej podróży. Trzeba zmontować wideo z podróży, więc ten tydzień jest luźniejszy, a później pojawiają się kolejne coraz mniej luźne, aż to osiąga apogeum w postaci wyjazdu. To wygląda na przykład w ten sposób. To, co tutaj widzicie, to jest przepakowywanie samochodu, bo te towary są rozrzucone trochę w jednym miejscu, trochę w innym miejscu, trochę już w aucie. Mam to zorganizowane na różne sposoby, też w taki sposób, żeby te rzeczy cenne nie stały pod blokiem, więc po to trzeba gdzieś pojechać, to odwieźć, zawieźć, przywieźć, a w końcu ostatecznie trzeba tuż przed wyjazdem to wszystko przepakować. I jak niektórzy po Sylwestrze sobie uroczo zdychali, co jest normalne w ten dzień, w Nowy Rok, po imprezie, tak ja uznałem, że to jest świetny moment, nikogo nie ma na parkingach, pusto, pozamykane, pojadę sobie, wszystko przepakuję. Trochę mnie martwiło, że w deszczu, to było pewna dodatkowa niedogodność, ale z tym sobie poradziliśmy, nic nie zostało przez ten deszcz jakoś uszkodzone, zniszczone, ale trzeba było to wszystko przepakować. Natomiast ten wyjazd był o tyle dla mnie wyjątkowy, że to był pierwszy wyjazd organizowany według nowych ukraińskich zasad związanych z pomocą humanitarną. To oczywiście wywołało pewne emocje także wśród polskich wolontariuszy. Niektórzy bardzo ostro na to reagowali, pisali, że ten wyjazd, który teraz organizujemy, może być ostatnim, bo tutaj wprowadzili zaporowe obowiązki. Okazało się, że diabeł ma straszne oczy, ja oczywiście te emocje w pełni rozumiem, natomiast okazało się, że ten system nie jest taki zły i taki skomplikowany. Udało się przy użyciu tych wszystkich nowych formularzy, metod i sposobów przejechać przez granicę z papierami oczywiście i wszystko było w porządku, więc pod tym względem nie musicie się bać, nie przerywamy pomocy, nowe zasady nas biurokratyczne, zasady nas nie powstrzymają. To był mój już 9 transport i 10 wyjazd. 9 transport, który sam organizowałem, on był podzielony na 2 części. Dla pułku Kalinowskiego mieliśmy m.in. Starlinki, stacje ładowania, przedłużacze, czapki, odzież termoaktywną, noże, anteny do dronów, no, karimaty, łóżka polowe. Tego było sporo, zwłaszcza w wymiarze finansowym. To jest, takie rzeczy są dużo droższe, choć często zajmują mniej miejsca w aucie. A resztę auta przeznaczyliśmy dla Centrum Rehabilitacji Dziecięcej w Czernichowie. Tam mieliśmy zabawki, na które wy się złożyliście, za około 15 tysięcy złotych. Za całą kwotę, co daliście, to wydaliśmy na te zabawki. Natomiast dodatkowo jeszcze, proszę Państwa, od Fundacji OMIO mogłem zapakować resztę samochodu. Tam widzicie na tym timelapsie dużo takich mniejszych kartonów. To jest jedzenie dla dzieci, w tym jedzenie bez laktozy, mleko bez laktozy. Dla dzieci, które mają problemy właśnie trawienne. To jest drogie, ciężko dostępne. Bardzo się cieszę, że udało się coś takiego zawieźć.
Jesteśmy w Czernichowie dokładnie tak jak rok temu i w dokładnie tym samym celu, to znaczy znowu przyjechaliśmy do Centrum Rehabilitacji Dziecięcej Odrodzenie. Tak jak obiecywaliśmy, bo była na to osobna zrzutka, więc zostawiliśmy prezenty. Jeszcze wcześniej byliśmy oczywiście w Pułku Kalinowskiego, tam też zostawiliśmy prezenty, tylko trochę inne. Natomiast tutaj jesteśmy w centrum i to, co widzicie tam za mną, przypomina architektonicznie bardzo teatr w Mariupolu, ten zbombardowany. I to też jest teatr i też został zbombardowany. Jeśli dobrze pamiętam, to było albo wiosną, albo latem. Tutaj się odbywała wystawa dronów i przyleciała rosyjska rakieta. Z tej strony tego nie widać, ja to pokażę jeszcze z innej strony, ale tam faktycznie nie ma dachu. Na części tego teatru po prostu nie ma dachu. Pomijając to, to bardzo przyjemny plac taki, widać, że typowo radziecki, po Imperium Rosyjskim jeszcze takie miasto guberniane, chociaż Czernichów ma akurat historię dużo dłuższą niż historia Rosji jako państwa i to nie jest miasto, które można nazwać miastem rosyjskim, no to jednak przez długi czas było częścią rosyjskiego, carskiego, a później radzieckiego imperium. Czernichów to faktycznie jedno z najstarszych miast Rusi Kijowskiej. Było wspominane jeszcze w powieści lat minionych. W 992 roku stało się siedzibą biskupstwa, a w XI wieku istniało już księstwo czernichowskie. To były czasy, w których jeśli Moskwa w ogóle już istniała jako osiedle ludzkie, to jeszcze nikogo nie obchodziła, a Czernichów już był ważnym ośrodkiem miejskim i politycznym na tych terenach ruskich i do dzisiaj to widać. To widać, że jest to miasto zabytkowe, dość duże. Przed wojną jego populacja wynosiła prawie 300 tysięcy ludzi, chociaż kiedy się spaceruje po Czernichowie, to tych rozmiarów, prawdę mówiąc, nieszczególnie widać. To jest spokojne, małe miasteczko na oko, które jak się okazuje wcale takie małe nie jest. Widzicie Państwo tę cerkiew za mną? Bardzo ładna, ale nic mądrego na jej temat nie powiem, bo nie mam pojęcia, co to za jedna. Już po powrocie do Polski doczytałem, że to jest Jekaterińska cerkiew, czyli cerkiew świętej Katarzyny, wybudowana w 1715 roku w miejscu, gdzie znajdowały się umocnienia miejskie. Faktycznie do dzisiaj to jest wjazd do miasta i to jest takie wzniesienie terenu z ładnym widokiem. Jak widzicie, w tej chwili służy to jako górka do zjazdu na sankach. Widzicie naszego żółtego potwora? To jest diesel oczywiście, a teraz w nocy było no minus 10, minus 12, także dieslom się zdarzają różne przypadki w takich sytuacjach i dlatego zawsze mamy coś takiego ze sobą, tak zwany booster, tu jeszcze z kompresorem ten wariant i to jest fajna rzecz, bo może odpalić silnik, który nie działa i to nam kiedyś uratowało sytuację. Tutaj na wyjeździe ten kompresor też się przydaje i 7 takich kupiliście chłopakom z pułku, także oni też będą mogli odkryć zalety takiego fenomenalnego urządzenia. Mam nadzieję, że nigdy im się nie przyda. Tym razem mogliśmy skorzystać z lepszej trasy. W zeszłym roku musieliśmy jechać do Czernichowa po takiej trasie zapasowej, która była, no mówiąc wprost, tragiczna, pełna dziur i w ogóle nieprzystosowana do tego, by tak intensywnie po niej jeździły samochody. Natomiast wynikało to z tego, że podczas oblężenia Czernichowa został zniszczony most przez rzekę Desna. Teraz jest już most tymczasowy, jest budowany most pełnowymiarowy, a w zeszłym roku był tylko prom, który nie działał w złą pogodę, więc no my trafiliśmy akurat na złą pogodę wtedy. Tutaj mogliśmy dzięki temu przejechać po drodze, która była świadkiem starć pomiędzy armią rosyjską i ukraińską na samym początku wojny. To było już dość dawno temu, prawie 2 lata, niemniej ślady tamtych wydarzeń jeszcze tutaj cały czas są widoczne. Tam właśnie minęliśmy zniszczony sklep, tutaj
odbyła się w zasadzie, można powiedzieć, bitwa pancerna. Tutaj jeździły czołgi i duża część budynków, która znajdowała się na linii ognia, po prostu została po drodze uszkodzona. Jeszcze ślady po prawie 2 latach są widoczne. Tym razem nasza podróż wyglądała w ten sposób, że pojechaliśmy w okolice Kijowa zostawić rzeczy dla pułku Kalinowskiego, później do Czernichowa, a później wróciliśmy znowu do Kijowa, między innymi, żeby odwiedzić pewną bardzo nas interesującą wystawę. Wystawa została zorganizowana w Muzeum II Wojny Światowej w cokole pomnika Matki Ojczyzny. W holu mogliśmy zobaczyć stary herb, on został zdemontowany w tej chwili. Na tym monumentalnym pomniku jest już nowy herb ukraiński. Natomiast nas interesowała oczywiście wystawa poświęcona pułkowi Kastusia Kalinowskiego, zorganizowana właśnie w tym budynku. Dronik, który ty mnie pokazywał, że tam proszło tak znizu. Nie, to też ja się wpisało w lampę. No, wpisuję na nią. To się bliżej. A to wot... A, Siewier, no. My nie poznakomili się jeszcze, no. Sygna wpisał. Ty mnie się wpisał, to... Wyskoczył do... A to było tak, когда, когда психолог... To 2 marca było, no. 3. Wystawa na temat pułku nie była bardzo duża. Był tu wrak samochodu, sztandary, kilka pamiątek. Natomiast oprócz tego w samym Muzeum Wojny Ojczyźnianej czy II wojny światowej były także inne pamiątki związane z bieżącymi działaniami bojowymi. Tutaj była wystawa uszkodzonych rosyjskich dronów i naszą uwagę oczywiście w największym stopniu przyciągnął szachet. Tutaj opisany jako Gierań 2 na samym kadłubie, bo tak właśnie opisują go sami Rosjanie, udając, że to nie jest konstrukcja irańska, tylko ich własna. To, co może niektórych zaskoczyć, to to, że ta konstrukcja jest dość spora, natomiast oczywiście 40 kg ładunku wymaga dość poważnego kadłuba, dość dużego silnika, więc to nie jest aż tak dziwne. Oprócz tego były tu też Orlany i nawet konstrukcja, która wyglądała zupełnie jak rosyjski Lancet i prawdopodobnie właśnie tym była. Inną ciekawą atrakcją była możliwość wspięcia się w zasadzie na szczyt Matki Ojczyzny, to jest ten wielki pomnik, który przed chwilą widzieliście. Żeby się tam dostać, proszę Państwa, trzeba było przejechać 3 windami, kawałek po schodach, po drabince jedno piętro, a potem 30 metrów taką drabinką jak przeciwpożarowa, znajdującą się wewnątrz ręki Matki Ojczyzny. Tam oczywiście człowiek był przypięty i to była dość prosta wspinaczka, bez ekspozycji, nie było się czego szczególnie bać, natomiast muszę przyznać, że było to doświadczenie zupełnie inne niż wszystkie zachodnie platformy widokowe, czy to w drapaczach chmur, czy na wieży Eiffla. Tutaj jednak trzeba nie mieć lęku wysokości, lęku ciasnych przestrzeni, odrobinę sprawności fizycznej, żeby po tych drabinkach się tam wdrapać, ale ostatecznie bardzo ciekawe doświadczenie. Oczywiście odbyło się także spotkanie towarzyskie z żołnierzami. Nie ukrywam, napiliśmy się trochę, posiedzieliśmy sobie, porozmawialiśmy. Tego rodzaju spotkania są bardzo ważne i dla nich, i dla nas. A później powrót do domu wyglądał właśnie tak. Przez śniegi 50 na godzinę, czasami 30 na godzinę, ale ostatecznie bez większych przygód udało się dotrzeć do celu.